Cześć, witam was serdecznie w kolejnej dobrej bitewce. Rune 251 w nowym patchu po przeniesieniu na 9. Także jest okazja, żeby troszkę pogadać o tym nowym matchmakingu, o tym jak się gra, no i oczywiście zobaczyć sobie, co w tej bitewce uda się ugrać. Mówiąc szczerze, Rune po przeniesieniu gra mi się bardzo, bardzo dobrze. Bez problemu jakby odnajduje się w tym nowej rzeczywistości, kiedy jest na 9. Naprawdę gra się bardzo, bardzo przyjemnie. Rune wydaje mi się nawet jest lepszy aniżeli był. Przynajmniej, no tak subiektywnie, że tak mówiąc, gra mi się nim znacznie lepiej. Udaje się nim osiągać całkiem fajne rezultaty. No i tutaj widzimy fajne losowanko na 5 dziewiątek i same ósemki. Od razu otwarcie, jakiś spocik. Widzimy, że w lesie jest mało czołgów. Mało czołgów, także to już świadczy o tym, że ta bitwa może nie być, no, taka łatwa. A tutaj jedzie troszkę towaru. Udało mi się strzelić dwa darmowe strzały w przejeżdżające czołgi. Mam już spota, także już więcej się nie mogę wychylić. No i generalnie, jeśli chodzi o tą mapkę, to oczywiście można tutaj pospotować, czemu nie? Ale jeśli, no, nie za bardzo tutaj cokolwiek jedzie, no to spotowanie będzie dosyć trudne. Także ja w tej bitwie postaram się po prostu jak najbardziej pomóc drużynie przyczynić do zwycięstwa. A ponieważ Rune ma potencjał do zadawania dużej ilości uszkodzeń, no to postaram się właśnie oprócz spotowania to też czynić. Aczkolwiek wiemy, jak wygląda teraz murowanka. Pospotować możemy tutaj. Druga strona to już są bliskie dystanse i tunele. Także będziemy się starać tutaj coś poświecić, ale nie chciałbym również głupio tutaj zginąć, ponieważ tam z tyłu jest Emil, jest IS-6, Revalorize. Nie wiadomo co jeszcze. Także postanowiłem nie pchać się aż tak bardzo samotnie, bo widzę, że te czołgi, no, jakoś tak nie chcą się garnąć do przodu. Wykryty IS-6. Także ponieważ ostatnio miewam dosyć głupie bitwy, że tak powiem, w których niewiele robię, no to jakoś staram się troszkę wrócić do formy, grać bardziej z głową, grać może nie zachowawczo, ale mądrzej, żeby głupio nie tracić HP i po prostu na spokojnie te bitewki starać się wygrywać. Także w tej bitwie myślę właśnie będzie coś takiego. Po prostu będę podobnie jak w tej bitwie na LTTB, którą na kanale oglądaliście, będę starał się po prostu wykorzystywać swoje szanse i pomagać drużynie jak najbardziej we wszystkich jakby newralgicznych momentach tej bitwy. Na razie mam 1200 uszkodzeń i 900 ze spota. Widzimy, no, nasza drużyna nie chce puszować tego lasu. Tutaj mamy dwa magazynki, Emila i T541. Również jakby nie widzi mi się jakiś szalony wyjazd pod dwa magazynki. Szczególnie, że nie wiadomo, czy tutaj z tyłu nie czai się jakiś maruder, który będzie chciał nas klepnąć, ale powolutku będziemy manewrować, będziemy próbować. Teraz by się przydało przepchnąć ten las. Mamy tutaj teoretycznie przewagę, przy czym, no, oni mają tutaj dwie dziewiątki, a my ósemki. Ten Leopard PTA mógłby pomóc, jest troszkę nieprzydatny, niestety. Ja tutaj mówię, staram się grać mądrze, tak jak teraz. Oddać jeden strzał, nie stracić głupio HP, nie wyjechać pod jakiś pełny magazynek. No i dzięki temu powolutku sobie uszczuplam te HP wroga. Mamy już 2000, 1000 cały czas ze spota, 4 do 7, sytuacja jest, no, że tak powiem, napięta. No, widzimy, że te nasze medy, no, nie bardzo kwapią się do walki. Strona, tak naprawdę ta heavy-kowa, również zaczyna przegrywać. No i w tej bitewce może być ciężko zwycięstwo, także postanowiłem, no, jak najbardziej postarać się po prostu wygrać tą bitwę. Ponieważ moje czołgi nie atakują na tego T541, to ja sam również nie będę po dwa magazynki wyjeżdżał. Teraz zobaczyłem, że jakiś ruch tutaj się dzieje w interesie. Może będzie ktoś zajęty, może uda się znowu jeden, dwa strzały oddać za darmo. Ale nie bardzo. Nie bardzo nasi chcą tam wyjechać. Leopard generalnie cofnął się w domki, także nic tu po mnie. Sam na pewno nie będę atakował dwóch magazynków. Więc postanowiłem sprawdzić, co się dzieje na drugiej stronie. Może coś uda się wykryć. Może coś uda się trafić z tego półdystansu. Może coś tutaj stoi na górce. No i próbujemy. Pokazuje się ISU. ISU niestety wyspotował się w momencie, kiedy... No właśnie, no i dostaje darmową bułę za 700 tego ISU. Wyświecił się na otwartym polu.
Ja niestety no, nie bardzo byłem na to przygotowany. No i skończyło się tym, że straciłem połowę HP. 6 do 8. Cały czas będzie próba tej spotowania tego Isu, ewentualnie to, co jest na górkach, ale Isu niestety zniknął, także pewnie gdzieś skitrał się za domek. No i jest delikatny problem. 6 do 9. Pojawia się Conqueror. Jest przestrzał. Będąc w różnych miejscach na mapie, w których wróg mnie się nie spodziewa, mam możliwość no, oddawania strzałów w te czołgi ciężkie wroga, nie ryzykując jakiegoś bezpośredniego pojedynku. Na razie 2200 obrażeń na plecach T541. Także postaram się pomóc, ale widzimy, taki magazynek może tutaj no, napsuć niestety krwi. Leopard PTA jest na full HP, cały czas kryje się w domkach. Także niespecjalnie no, bierze jakiś aktywny udział w tej bitwie, chociaż fragi robi. Dobre i to. Pojawia się Isu. Jest wyspotowany Isu, jest wyspotowany Super Pershing. Znowu dziabnięcie, znowu zrobienie troszkę tych obrażeń, żeby pomóc drużynie. 2700, 6 do 9. Emil i T541 troszkę się rozdzielili. T541 chce chyba sobie zdoić tego pilota. Kolejny udany strzał w T541, 6 do 10. Sytuacja robi się znowu dosyć trudna. Leopard PTA teraz prosi o pomoc, no ale w sytuacji, kiedy w tym lesie była przewaga, można było to szybciej rozstrzygnąć. Udaje się Leopardowi wykończyć teraz ten magazynek. T541 strzelił drugi strzał i w tym momencie jest na jeden strzał. Przeładował się, wykańczam i w ten sposób zrobiłem delikatną różnicę w tym lesie i wreszcie mam wyczyszczony las. Wreszcie jest sytuacja taka, że nikt nam tutaj na plecy nie wyjedzie, no i można się zabrać za pomoc tamtej flance, pomoc. 3000 uszkodzeń zrobione, 8 do 10, wróg cały czas ma delikatną przewagę. Trzeba pomóc, mamy dwa TDK-i, T-32 oraz tego Leoparda PTA. Ja mam mobilność, mam przestrzeń, mogę tutaj jeszcze troszkę pomóc swojej drużynie, także będziemy to oczywiście czynić. Conqueror, wiemy, że gdzieś tutaj jest, aczkolwiek no, nie chce się dać wyspotować, czyli może zmienił pozycję, a może gdzieś się czai za domkiem. Jak widzicie, w tej bitwie no, staram się być niewidzialny jak najdłużej, zmieniać pozycję, próbować znaleźć sobie okazję do robienia różnicy. Ponieważ mam połowę HP, nie chciałbym dostać jakiegoś znowu strzału od Isu. Także no, sporo tutaj manewruję, może nie są to jakieś arcywybitne manewry. Dosyć spokojne, nie na YOLO, nie na hura. 8-11. No, niestety przez to może się stać sytuacja, kiedy wróg po prostu nas rozwali i nie będzie czego już zbierać. Dobra, ale jestem, staram się pomóc. Jest UDES. Kolejny strzał, kolejna pomoc drużynie, 3400 na moim koncie i 9 do 11. W HP jest całkiem nieźle. No i jak widzicie, cały czas staram się tutaj no, grać ostrożnie, grać, żeby wygrać, ale oczywiście bez żadnego kampienia. No i teraz próbujemy troszkę my do przodu. Jest wykryty Super Pershing. Niestety nie mam na niego bicia. Może teraz za chwilkę się znajdzie bicie. No, było tutaj bicie przez chwilę, ale widzę, że jakiś mam problem. Udało się go rozwiązać i drugi frag na moim koncie. 11 do 11. Możemy próbować wreszcie tą bitewkę po prostu wygrać. A nie zapowiadało się. Cały czas 3400 na koncie. 4 wykryte czołgi, 900 asysty. UDES, kolejny ważny frag. Teraz po tej zmianie na ruch te pociski chyba latają znacznie szybciej, przez co dosyć łatwiej się celuje wszelkie strzały z wyprzedzeniem. 3500 przekroczone, jest UDES. Kolejny strzał, udany, 3700. No i powolutku, cierpliwie będziemy tą bitewkę wygrywać. Czasem nie warto tak grać na YOLO, kiedy sytuacja jest trudna. 13-11. Ok, wszystko wygląda już bardzo dobrze. Tylko staje nam Isu. Isu, który nie wiadomo gdzie jest, który możemy zdmuchnąć, a bałem się, że jeśli ja zginę,
No to jakimś cudem okaże się, że znowu będzie przegrana. A czasami tak bywa, że jeśli giniemy i zostaje bitwa, która prawie już jest wygrana, to okazuje się, że jednak wygrana nie jest. Także lepiej ją kontrolować do samego końca. Jest Isu. Niestety Kalafior Isu jest na full HP. 13 do 12, także jest jeszcze szansa, że można by tą bitwę po prostu przegrać. Jest ten Udes. Udes się na mnie czai. Isu na mnie patrzy. Isu znika. No i mamy sytuację, w której teoretycznie mamy wygraną w kieszeni, ale każdy z naszych czołgów jest na strzał od Isu i można to spokojnie przegrać. Także stwierdziłem, że nie będzie ciśnięcia na Hama, nie będzie ataku frontalnego, tylko coś, co zawsze jakby wyróżniało moją grę w dawnych czasach, kiedy no jeszcze ten WOT nie był taki szybki, kiedy można było jeszcze sobie na spokojnie robić jakieś szerokie manewry po całej mapie. Postanowiłem, że na spokojnie, bez stresu, pojadę sobie po tego Isu najbezpieczniejszą drogą. O właśnie, robi się 13 do 13 i ta bitwa cały czas jest do przegrania, więc postanowiłem, że pojadę sobie po Isu bezpieczną drogą, żeby po prostu nie przegrać głupio, żeby nie wyjechać od frontu tego Isu i na spokojnie go zajechać, objechać, wydoić i wtedy jest szansa na wygranie tej bitewki. Przekroczone, jak widzimy, 4000, czyli wynik już bardzo przyjemny. Isu, Udes, przepraszam, jest no nie do trafienia. Bardzo niska sylwetka, aczkolwiek wiem, gdzie on jest, wiem, gdzie mniej więcej jest Isu. Także myślę, że teraz najlepsze rozwiązanie to szybki wyjazd, o tak jak teraz. Zajechanie go od tylca, załadowane haeczki. Chcę ładować mu po plecach, ale tylko za 200 wlazło, z podpałą. 4 fragi, 4000, prawie 500 uszkodzeń, czyli wynik bardzo przyjemny. No i teraz tylko wykończyć Udesa, głupio nie zginąć. O, właśnie, miał być głupio nie zginąć, a tymczasem niewidzialny Udes trafia mnie dosyć znacząco. On tutaj kamo ma niezłe, także trzeba uważać. Jest, pojawia się Udes, musimy to wygrać. Tak jest, udaje się wygrać spokojem, opanowaniem i cierpliwością. Wpada kolejna odznaka mistrzowska na Ru oraz duży kaliber. 4000, prawie 700 uszkodzeń, co było topowym wynikiem w tej bitwie. Uważam, że całkiem nieźle. 5 fragów, expa mało, 1314, no ale dużo tych strzałów było jednak nie z własnego spota. Troszkę było strzałów z dystansu, około 2300 metrów. 25 strzałów oddanych, 21 trafień, 21 przebić, 1200 z asysty, przejechane prawie 7 km, no i zarobek to 40 tysięcy z kontem premium. Także bitewka spokojna, długa, przemyślana, ale zagrana, myślę, z głową. Także też takie bitwy, myślę, są całkiem ciekawe i pouczające. Tyle z mojej strony. Trzymajcie się, cześć!